Siema, jestem Owanek, z kolejnym odcinku z The Binding of Isaac Afterbirth Plus. I no, pragnę powiedzieć taką tajemnicę małą, że nagrałem ten odcinek już drugi raz. Ponieważ za pierwszym razem źle sobie ustawiłem dźwięk. I mi się nie nagrał dźwięk z mikrofonu. Brawo ja, zmarnowałem pół godziny życia. Ale w sumie to, nie wiem, było fajnie. Grałem sobie Judasem, przegrałem, więc spróbuję z nim ponownie. No i teraz powiedziałem tyle ważnych rzeczy na poprzednim nagraniu i one się nie nagrały. Przynajmniej teraz mam pewność, że już się nagrywa wszystko. Sobie ustawiłem ładnie i jest gitara. Także ten. Mówiłem dużo rzeczy. Nie wiem teraz od czego zacząć generalnie. Od czego zacząć? Zacznę od tego, że nie było mnie znowu przez długi czas. Dość długi. To było... Nie wiem, kiedy ja wróciłem ostatni odcinek. Ostatni raz. Chyba jakoś w... październiku, czy w listopadzie. Nie mam pojęcia. Możecie sprawdzić. Czekajcie. Tu. Okej, chyba się nagrywa. Jak drugi jeszcze nie nagra, to ja się załamię psychicznie już do reszty. O Boże. A więc no, tradycyjnie zacznę od tego, że nie było mnie. No bo jakże mi inaczej. Każdy film na tym kanale się zaczyna od słów nie było mnie długo, sorry. Miałem depresję i nie mogłem nagrywać. Nie no, to jest masakra tak totalna, nie? Ale w sumie no nie wiem, tak siedziałem sobie tak pod wieczór. Już w nocy, bo jest pół do pierwszej. Dokładnie mówiąc, północy 27. Gdyby kogoś to ciekawiło. A więc to, tak sobie siedziałem pod wieczór i mówię, że... O nie. O nie. Nie będę grał z tym przedmiotem. Nie, ani trochę, on jest okropny. On jest z moda Minecraft. Ten mod jest generalnie kozacki, jeden z lepszych modów, który widziałem w God of Isaaca. Jest bardzo dopracowany. Jest zajebisty. O Boże, dispenser jakiś. Co to jest znowu? Shot speed up, okej. Nic groźnego. Creeper we mnie wybuchł, no super. I o czym tu mówiłem? Jezu, zgubiłem wątek. Chyba coś o tym, że dawno mnie nie było. A to już tradycja, że tak mówię, więc... Więc no, długo mnie nie było. Szczerze... Nie wiem. Jezu, mam ten sam problem, co na poprzednim nagraniu. Ja nie pamiętam, jak to się robi. Nie pamiętam po prostu, kompletnie. Ja gadam jakieś losowe rzeczy i nie wiem. Nie wiem, jak to robić. O, to... Ej, to jest fajne. Tu rzucę jeszcze czasami tymi miksturami i daję im damage, to jest zajebiste. Ludzie. No, także tak. Co ja mówiłem w poprzednim odcinku? Ja mówiłem o tym, że... Aha, mówiłem o planach na kanał, mówiłem o tym, że... koronafergie się przedłużają i mi się nudzi. Mówiłem też wiele innych rzeczy, ale zacznijmy od tego, jakie mam plany na kanał dalsze. W związku z tym, że trzeba coś robić na życiu, nie można siedzieć tak cały czas jak ja i nie robić nic. To postanowiłem, że zacznę w końcu coś robić na tym kanale. Mogę przestać obrywać. Tak swoją drogą. Z innej beczki. O, to foto. A więc no, stwierdziłem, że trzeba coś robić na życiu. Stwierdziłem, że zajmę się trochę kanałem, bo on był ostro zaniedbany. W sumie... Są osoby, którym na pewno było trochę... Przykro, lub chociaż tak dziwnie, że Osiema był ziomek, nagle zniknął. Bo pojawiały się takie osoby w moich komentarzach, które już nawet kojarzyłem z ników, jakby one się pojawiały i sobie coś tam komentowały i było miło, i było fajnie. Ktoś na zawsze to oglądał, no nie? I wyszło tak, że nagle typa nie ma i co się dzieje? Czy on żyje? Czy on nie żyje? Czy on wyjechał gdzieś do... Kurde... Jaki jest taki kraj, gdzie nie ma internetu?
gdzieś, nie wiem, pewnie gdzieś w Afryce, nie, nie będę wymieniał kraju, bo nie wiem. Wyjechał gdzieś, kurde, do Afryki i nie wiem, co on tam robi. A on, no... On po prostu nie miał motywacji. Taka sprawa. Jakby wszedłem w taką pętlę dość głupiego myślenia. I wszedłem jeszcze w drugą pętlę, ale o tym powiem za chwilę. I no... Wszedłem w taką dość głupią pętlę myślenia, że o my gry nie będę nagrywał, bo po co? I tak nikt tego nie obejrzy, ale jako, a jak obejrzy, to będą to jakieś może trzy osoby, to się nie opłaca. A teraz stwierdziłem, że nie. Nawet jeśli to mają być trzy osoby, no to myślę, że warto. Jeżeli tym trzem osobom mogę jakoś dać dobry czas, mogę im jakoś zrobić dobry... Nie, to zrobiło źle. To zrobiło źle. Nie było tego. Dobra, więc jeżeli nawet mają być trzy osoby, które poczują się lepiej, jak obejrzą mój film, no to myślę, że warto. I też powiedzmy mi to sprawia przyjemność jednak mimo wszystko. Bo no jednak gram w gry, lubię grać w gry. Gry to jest fajna rzecz, byleby nie za dużo. Trzeba też mieć inne życie, tak? Ja na przykład miałem dość dobre życie ostatnio. Robiłem różne ciekawe rzeczy. No. Głównie na przykład jak teraz te wolne. O, możecie powiedzieć, co robicie wolne generalnie. Bo to jest też temat rzeka. Można robić wszystko. Wszystko i nic zarazem. Na przykład ja, no nie wiem, tak standardowo grając w gry. W domu wiadomo, za bardzo się nie można ruszyć, więc głównie w domu siedzę. Byłem może na rowerze z dwa razy tak w lesie. Tak totalnie, żeby nikogo nie było. Więc w takie miejsca jeszcze można. Nie można opowiadać paranoję, oczywiście. Ale nie można też się za bardzo narażać. Czy ja byłem w Treasure Roomie? Czy ja byłem w Treasure Roomie? To jest dobre pytanie. Byłem w Treasure Roomie, okej. Okay. No więc no, ja głównie sobie na przykład w te wszystkie, no, koronafergę. Gram sobie na gitarze na przykład, gram sobie w gierki. Byłem na rowerze, też właśnie mówiłem, no i jest, jakoś tam się żyje, no nie? Jeszcze też stwierdziłem, że mam jeszcze zbyt dużo wolnego czasu i muszę go sobie jakoś zagospodarować. To mówię, nagram sobie film i będzie miło, i będzie fajnie. Więc no, powiedziałem jedną rzecz, teraz przechodzę do następnej rzeczy. Następna rzecz to jest jakiekolwiek plany na kanał. A, jeszcze druga pętla. Która się też łączy z planami na kanał. Ale to mówię, to już. Że wpadłem w taką trochę pętlę też, że byłem rozbity pomiędzy prowadzeniem dwóch kanałów. Nie wiedziałem, czy mam prowadzić kanał ten z grami tutaj, czy prowadzić drugi kanał, który założyłem. On tam jest na YouTubie od jakichś 3 lat już, ale też nie miałem do niego sprzętu jeszcze. W końcu jak zebrałem tego sprzętu, to zebrałem się z ten film i nie było też na kanale nic przez rok. Bo nie wiedziałem, czy ja to chcę robić na pewno, czy poświęcać się w pełni temu jednemu kanałowi, więc zrobiłem kompromis. Ten drugi kanał dotyczył urbexu, miejskiej eksploracji, jakby ktoś nie wiedział. Dość też popularna rzecz na YouTubie. Ja to lubię. Chodzenie po jakichś takich miejscach, ktoś jest też interesującym zajęciem. Jakieś badanie historii i w ogóle jestem też zafascynowany historią wszelakich miejsc. Więc no. Stwierdziłem, że na ten kanał, ten tutaj Avanox, tamten kanał w ogóle zamknę, jakby mogę dać go w sumie w link do opisu, tam jest jeden film, w sumie dwa, bo jeszcze jest zwiastun kanału, ale to jest taki, wiecie, tylko zwiastun, nic tam odkrywczego nie ma. Mogę dać link w sumie do tego kanału i zobaczycie sobie film, który tam jest. On w sumie wyszedł dość dobrze, jakby są rzeczy, które bym chciał w nim poprawić, ale mogło być gorzej. Jak na pierwszy tego typu film, to myślę, że wyszło całkiem ok. I no, stwierdziłem, że od czasu do czasu na tym kanale będę wrzucał też filmiki z urbexów. Tak, po prostu. Będę sobie brał kamerę, będę szedł w teren i będę wam pokazywał jakieś ciekawe miejsca, które są w moim pobliżu, bo głównie moim środkiem transportu jest rower, bo byłem trochę leniwym kluchą, nie chciało mi się iść na prawa jazdy. Znaczy też miałem trochę problemów generalnie, wiecie, jednak szkoła trochę też boli. Klasa naturalna i w ogóle, wiecie, takie sprawy. Poważne rzeczy, poważny dorosły, no nie? Tak. Poważny. Co daj mi złoto? Speed up, okej.
A więc no. Czas do czasu, żeby się nie zdziwili, że rzucę jakiś film z Urbex, żeby nie było, że co to jest? Ten typ przecież jest gamerem, on nie może wychodzić z domu. On ma siedzieć w domu i on ma grać w gierki. Nie, nie, nie. Ja, no mówię. Więc tak ostrzegam, żebyście się nie zdziwili. Jeszcze też były plany, żeby odpalić sobie jakiegoś live'a na Twitchu od czasu do czasu. Live'y też są spoko, można pogadać z ludźmi na bieżąco i w ogóle jest fajnie. Tylko że jest jeden zasadniczy problem, którym jest mój komputer, który kompletnie nie ogarnia życia, jak ja odpaliłem na nim Twitcha. Znaczy nie Twitcha, tylko streama po prostu. Internet wyrabiał, ale komputer kompletnie nie. Miał takie problemy ze sobą. To była jakaś masakra totalna. Robiło się w ogóle jakieś powalone rzeczy, ja byłem kurde wystraszony aż, że jest sobie normalny dźwięk i on się tak jakby robi się takie echo i to się wszystko zapętla i to jest giga dzikie. To nie wiem. I to potem zanika z czasem, to jeszcze ciekawsze. No ale generalnie no komputer po prostu nie wyrabiał. Wszystko płonęło tak naprawdę. A oprócz internetu, internet dobrze sobie radził, więc tyle dobrze. I no, też myślę nad tymi streamami, ale to raczej po kupieniu jakiegoś nowego komputera, bo na tym to niestety nie jest możliwe. A jednak nie chcę, żeby te live wyglądały tak, że jest jakaś jakość kurde jak kartofla, tylko że jest jakaś ładna jakość, no nie? Jeżeli coś się robi, to trzeba starać się, żeby być w tym jakkolwiek dobrym, no żeby nie robić tego byle jak, prawda? Więc no. No tak, no. Więc live'y mogą być, jak będzie nowy komputer. Filmy z Urbexów mogą się czasami pojawić sporadycznie. I w sumie przerobiłem chyba większość tematów, które powiedziałem w poprzednim filmie. Co mnie cieszy. I też w tym podejściu idzie mi jakoś o wiele lepiej niż w tamtym poprzednim. Tam proszę nie był dramat istny. Nie wiem co ja tam robiłem w ogóle. Było takie lamienie, po prostu taki był petega gameplay, że byście się za głowy łapali, co niektórzy. Teraz też trochę jest petega gameplay, no ale no, mniej petega niż poprzednio. Da się to jeszcze oglądać, o to mogę sobie bombę ukraść. Ajsu. O Boże. Ale mi, że się dowalili teraz. Ej co? Ale go zjadło. Jak go z planszy zmiotło? Sztypa nie ma. Co jest? Ej, dobry jest ten dispenser. Widzicie? To jest właśnie mod Minecraft. A może czasami dodaję takie trochę overpowered rzeczy, ale no... Jest kozacki, jest tak dopracowany. Naprawdę. Polecam. Mocno. Ej, znowu Curse of the Labyrinth? Serio? Are you fucking kidding me? Będę miał przez nich tylko jeden Devil Room. A mógłbym mieć dwa. O, to warto. Tylko, że no, te luty są takie troszkę... mech. Bardzo fuj. Nie podobają mi się ani troszkę. No dobra. Co by tu jeszcze powiedzieć? Jakby, no nie wiem, mówię, przerobiłem wszystkie tematy, które chciałem poruszyć. Takie najważniejsze, takie jakieś sprawy organizacyjne. Więc teraz nie będę wiedział co gadać, bo skończyły mi się tematy i będę pieprzył jakieś głupoty, bo no bo ja nie potrafię normalnie tego prowadzić, bo zapomniałem co się robi. Musi dać mi trochę czasu, żebym wszedł w prawy jakkolwiek. Aha, miałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że w sumie na razie na kanale będzie się pojawiał na przykład głównie Isaac, bo no komputer. On bardzo się nie lubi z innymi grami. Isaac działa płynnie, bo no jednak taka gierka to ciężko, żeby działała jakkolwiek niepłynnie. No tak miałem takiego starego laptopa jeszcze parę lat temu. Z 2008 roku. To Isaac na nim śmigał. W początku były trochę problemy, ale potem śmigał. Musiałem zaktualizować tam sterowniki do karty graficznej, no i potem było dobrze. Więc no, Isaac to jest taka gierka, która sobie odpala i wiem, że będzie dobrze działać. Jak chciałem nawet Minecrafta jakiegoś odpalić, to... A to się na granie ścinało, to widzieliście na poprzednim filmie. Jak ktoś oglądał, to wie.
Jak ktoś nie wyglądał, to może zobaczyć. Tam jest w tym momencie pokazany fragment nagrania. Jak mój komputer sobie radzi z Minecraftem podczas nagrywania. Więc no, będą takie mniej wymagające gierki, ewentualnie urozmaicę coś jakimiś takimi śmiesznymi małymi gierkami z Game Jolta. To też jest fajna sprawa, generalnie. Ale mi się głos załamał, Boże. Słyszeliście to? Był straszny, Jezu, przeraziłem się aż. Więc no. Od czasu do czasu będą też może jakieś śmieszne gierki z Game Jolta, bo one są śmieszne, one są fajne. Warto je nagrać, one są często krótkie, trwają po parę minut. Ale mi to teraz przyszedł pomysł do głowy. Jak kiedyś, dawno temu, prowadziłem serię ze spółki z House of Jumpscares. Ja tej gry nigdy nie ukończyłem. I mogę ją spróbować ukończyć. Ponownie. Spooky's House of Jumpscares, jakby ktoś nie wiedział, to taki horror, gdzie się chodzi, jest tysiąc pomieszczeń, musimy je przejść i tam są potwory i jakieś różne przeszkody. Nie zaszedłem w tej grze nigdy daleko. Jakoś, nie wiem, nie pamiętam dokładnie. Ale to jest też, też plan, żeby tą gierkę nagrać. Możecie wy też dawać jakieś propozycje takich gierek, niezbyt w sumie wymagających. A też nie jakichś takich starych, powiedzmy, nie jakiś, nie wiem, Tibia, czy nie wiem, bo takich gier po prostu nie lubię. Ale możecie dawać propozycje jakieś śmiało, ja jestem otwarty. Przemyślę wszystko. Oprócz MMO. Nie lubię MMO. Tam trzeba dużo farmić, a mi się nie chce nigdy. Czy będą łapki spadały? Tak, one łapki spadały. Gdybym miał słuchawki, to byłoby łatwiej, ale nie mam słuchawek na głowie, więc... No cóż, muszę płacić za swoje własne decyzje. Łano. A nie wiem, tak... No, hej, przestańcie. A czasami tak jest po prostu, że się siedzi i no po prostu nie ma się ochoty na słuchawki, tak totalnie. O, tu był terror w ogóle, ominąłem go. To jest eksplozyw, bo w sumie why not, to nie jest, ten item nie jest jakiś wybitny, a nie jest też zły. Ej, jakoś wielce mi nie pomoże, ale jakoś wielce też mi nie zaszkodzi. Tak jak ten tłok, który dostałem w poprzednim podejściu, przed przylosowaniem tego. Teraz nie idziesz tak źle. Ekskluzy. Podjąć do niego przykleję w ogóle, co jest? Ale jaja. Jaja jak berety, bo... Co? Okej, nieważne. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Będę gadał totalne głupoty teraz, bo już mi się skończyły tematy i nie wiem, co mówić. Are you a wizard? Wiecie, co mam plan? Pójdę po picie, Wingardo zasłał fest. Więc to będzie cięcie i przy okazji mi minie Are you a wizard? Okidoki, wróciłem. Można kontynuować naszą rozgrywkę. Generalnie nie wiem, czy ja za bardzo japy nie drę jakoś. Jest trudne za 15 pierwsza. Wszyscy śpią. Ja mam cienkie ściany, ja mieszkam w bloku z wielkiej płyty. To są ściany z papieru. Praktycznie. Są tak kurwysko cienkie, że coś się w głowie nie mieści. Kto mieszka, ten wie. I no nie wiem. No trudno, najwyżej mnie pobiją potem rano czy coś. Żeby to pierwszy raz. Okej. Okay. Dobra. Czy ja mogę coś tutaj zrobić fajnego? To jest Ristok i to jest Ristok, aczkolwiek. I to jest ten item. On jest trochę cheaterski w sumie. On też jest z jakiegoś moda. I on daje to, że mamy strzały. Takie jakby kluczowe, w sensie, że no, leci klucz zamiast naszej łzy. I to potrafi też otwierać drzwi, więc to jest troszkę cheaterskie. Więc chyba tego nie wezmę, nawet nie odczekawkę, bo się wody napiję właśnie przed chwilą. Sorry za jakieś dziwne odgłosy. W razie czego. Tu mogę wejść. To mogę sobie zdobyć. W sumie nic specjalnego nie ma. Może pójdę na bossa po prostu już. Chcą dalej się szpędać. Tak szczerze. To
to nie mam pojęcia. Co? To jakaś mucha leciała, co? What the fuck? Co to jest za karta? Teraz sprawdzimy. To jest Two of Clubs, co mogę użyć? Ancient Recall, ok. Lovers, Hangman, Regeneration, ok. Nice, jakby, ok. Nie będę się z tym kłócił. Nie, przestanę nudzić. Ale przepraszam. Ostatnio się wkręciłem mocno dość w Ghosta. Niektóre piosenki są takie bangery po prostu, nie? Jak to słyszysz, to nie możesz potem sobie wydobyć z głowy przez następny tydzień. Albo i dłużej. Też taka ciekawostka dla nieco bardziej spostrzegawczych, bo mam nowy awatar. I na tym awatarze zrobiłem siebie w koszulce Ghosta, która jest fajna, chciałbym ją kupić, ale mi się nie chce, bo mi szkoda pieniędzy, bo to cebula. Więc no, ciekawostka dla bardziej spostrzegawczych ludzi. Jezu, oni przygwoździli, no co jest? Coś czuję, że nie zajdę daleko w tym podejściu. Gdzie jest boss? Okej, no z takimi akcjami to na pewno mi dobrze pójdzie. To dobrze świadczy. W 100%. Nie ma się co obawiać. W ogóle ja chcę iść na Izaka, a nie wiem, czy ja tutaj mam w ogóle odblokowany Polaroid. Bo to jest inny save. Bo wiecie, gram na innych save'ach, bo tam podobno jak się gra, to można odblokować jakieś inne rzeczy. Tam te 1001%, czy tam ileś tam procent, nie wiem. Można sobie dać nowe achievementy jakieś tam. I chciałbym sobie doładować moją książkę, przynajmniej na matkę. Pierwszego bossa mogę się rozwalić bez książki, ale drugiego bossa to wolę mieć książkę. Tam są gdzieś baterie, więc śmigam po nie. Tu są baterie, aha. No... to wejdźmy tędy. Jezu! Już myślałem, że w te kolce wdepnę. O Jezu, ale stresik. Dobra, mam baterię. I chyba pójdę do tego sklepu, jak wiecie. Jedno serce to jest mało. To jest zbyt mało. Zbyt mało, żeby umrzeć. Zbyt... Nie, no odwrót. Zbyt dużo, żeby umrzeć. Zbyt mało, żeby przeżyć. Oj, tak, tak. Czyli to sobie najpierw... Nie! Najpierw kupię to! To była spontaniczna decyzja. I mogę kupić sobie też teraz to. I... To? Przelosować? Jakby ja poproszę, bo... Diplopia? Diplopia. No serce. There's options. O kurczę. Intrygujące. Ja bym kupił ten There's options. Będę miał jeszcze parę bossów przed sobą. Tylko, że muszę skądś zdobyć jedną monetę. Będę miał trochę jazdy teraz na matce i na tym jednym bossie. Nie wierzę. Okej, okay, super. Gra moje plany teraz sobie zweryfikowała. Więc no, ale tak jestem zadowolony z tego odcinka, to był taki bardziej powiedzmy organizacyjny. Chciałem powiedzieć wszystkie jakieś ważne rzeczy, które są jakkolwiek ważne dla tego kanału i dla mnie. Więc dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawicie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Czy tam cokolwiek innego. Co chcecie, róbcie co chcecie. Droga wolna. Cholej dusza, piekła nie ma. Więc to było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, no i na razie. Pa, pa. Mam nadzieję, że nie za pół roku.